Kiedy Cypisek trochę podrósł, Rumcajs postanowił pokazać mu staw. Idziemy nad staw, powiedział Hance i poszli. Widzisz, synku, to jest staw. Przyjrzyj się dobrze. A ja jestem wodnik, wasz stary przyjaciel. Zaśmiał się zielony skrzat w czerwonym kapelusiku. Uważaj, wodniku, tylko nie strasz mi synka. Pobawcie się tu trochę, a ja skoczę na chwilę do Iczyna. Kiedy Rumtec się oddalił, wodnik zaproponował Cypiskowi. Chcesz? To ci pokażę takie różne figle migle. Ojej, jakie to śmieszne. Cypisek aż zaklaskał w rączki. Tylko tak wydaje, ale mnie to już od dawna nie bawi. Wolałbym sobie podróżować po świecie. No to chodźmy w świat. Ale wodnik tylko głową pokiwał. Nie mogę. Gdybym opuścił staw, wyschłoby mi ubranko i zginąłbym. Cypisek jednak wiedział, co zrobić. Wiesz co, wodniku? Zamień się w skarpia. I poszedł oglądać świat, niosąc w kapeluszu wodnika zamienionego w karpia. A Rumcajs tymczasem krążył po rynku w Iczynie, rozglądając się ciekawie wokoło, czy też sprawiedliwie się tu odnoszą do ludzi. O co? Dozorca książęcego stawu grozi kijem biednemu haniszce. Rumcajs skoczył i już był przy nich. Możesz się podpierać tym kijem, ale nim nie wymachuj. Czego chcesz od haniszki? Ja mu pokażę. Ubiję go tym kijem. Ukradł największego karpia ze stawu księcia pana. A ile w stawie jest karpi bez tego skradzionego, co? Nie wiesz. No to skąd wiesz, że jednego brak? A to tak, to jest twoja odpowiedź? Czekaj, muszę ci wlepić jedną żołędziową kulę. Trudno, sam tego chciałeś. Co to? Dozorca aż oczami zamrugał ze zdumienia. Nie wiem, jakieście to zrobili, ale to karp ze stawu księcia pana. Karp wychylił łepek z wody i powiedział. Fujara! 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 Obrażony na karpia, dozorca krzyknął. Byłbym jeszcze większym fujarą, gdybym tu czekał, aż mnie też zaczarują. I pognał w stronę Iczyna.
Nic nie wart ten dozorca, a jego buty niewiele więcej. Dziurawe, przeciekają. W sam raz dla wodnika. A? Thank you.